Inicjacja aktu woli. Oczyszczanie totalne. Część pierwsza. Moi drodzy, moja godność Marcin Wam, jestem suwerenem oraz autorem książki pod tytułem Akt woli. Oczyszczanie totalne. Ciekawie to brzmi, prawda? Pewnie już wiele słyszałeś o oczyszczaniu i być może masz swoje preferowane metody oczyszczania, ale czy zrobiłeś to po całości? Mam na myśli, czy oczyszczając swoje ciało, ducha, myśli, czy oczyszczałeś jednocześnie swój dom, listę kontaktów, kolekcję ulubionej muzyki i filmów, gry, książki? Brzmi to troszeczkę przesadnie, zgadzasz się? Zapewniam Cię, że jest to genialne i potężne w swojej prostocie. Po prostu sprawdź. Jest też o wiele łatwiej, gdyż sukcesy w jednej przestrzeni oczyszczania neutralizują porażki w drugiej. O wiele łatwiej jest sobie radzić z trudniejszymi elementami oczyszczania. Dzisiaj masz szansę na wielką zmianę i zrozumienie, kim naprawdę jesteś. Czy jesteś gotowy na rewolucję i zmiany w swoim życiu na lepsze? Jeżeli tak, to szykuj się na kolejny poród oraz narodziny wolnego, wspaniałego człowieka. Bardzo ważne. Jestem przekonany, że chcesz przeprowadzić proces oczyszczania totalnego w optymalny, skuteczny i przyjemny sposób. I tylko taki dla Ciebie oferuję, ale musimy się na coś umówić. Pierwsze, zanim to zaczniesz, odrobisz zadanie domowe i przygotujesz się na wspaniałą przygodę. To jest proste i przypomina przygotowanie listy zakupów lub listę tego, co masz zabrać na wakacje. Drugie, spokojnie przygotujesz sobie wszystkie zamienne i potrzebne komponenty. Zaraz to wyjaśnię. Trzecie, jeżeli dobrze wykonałeś proces samo, już masz wspaniałe i potężne narzędzie obserwacji, które bardzo Ci pomoże w oczyszczaniu totalnym oraz w akcie woli, który zaczniemy egzekwować zaraz po zakończeniu procesu oczyszczania totalnego. 4. Już dzisiaj rozpoczniesz wspaniałą rewolucję w swoim życiu i życiu najbliższych. Pamiętaj, aby być łagodnym i jednocześnie stań się przykładem oraz inspiracją, a nie wyrocznią lub egzekutorem. 5. Ostatnie. Uprzedź bliskich, że oczyszczanie totalne jest bardzo głębokim i fascynującym doświadczeniem, które może otworzyć kilka ranek, może pojawić się irytacja, wybuchowość, spadki energii. Po prostu będziesz bardziej wrażliwy, dlatego że będziesz ściągać z siebie wiele warstw niepotrzebnego brudu i śmieci oraz zaczniesz zmieniać bardzo toksyczne nawyki. To tylko oznacza, że proces działa prawidłowo. Mówimy tutaj o tym całym stresie, irytacji, wybuchowości. Oznacza też, że problemów będzie tylko coraz mniej, a Twoja energetyka, świetlistość, jasność umysłu, satysfakcja z życia, wygląd, optymizm, kondycja, zdrowie, sens, seksualność, pewność siebie, aparycja, spokój, cierpliwość i tak dalej, wszystko będzie wzrastać i świecić jak nigdy dotąd. Sprawdź mnie. Przygotowania. Przeczytaj całego PDF-a wprowadzającego do oczyszczania totalnego wraz z notatnikiem lub kartką podzieloną na dwie sekcje. Jeżeli odrobiłeś zadanie domowe samo, już masz nawyk obserwacji i notowania, to bardzo Ci pomoże i będzie lekkie. Gwarantuję. Pierwsza sekcja opisuje tylko to, co jesteś gotowy usunąć ze swojego życia. Pamiętasz trzy deklaracje? Ta deklaracja związana jest osobno z oczyszczaniem totalnym. Co jesteś gotowy wyczyścić, aby rozwinąć swoje skrzydła i oczyścić swój kryształ? Im głębiej, tym lepiej. Dzięki temu odkryjesz swoje przejawienie i z lekkością przedefiniujesz siebie jako człowieka. Odpadną programy, toksyny, podpięcia, nałogi i uniesiesz się wysoko, jak nigdy dotąd.
Obserwuj też emocje przy punkcie pierwszym, gdyż wiele z tych elementów do usunięcia ma podpięcia energetyczne oraz interferencje. Oznacza to, że pisząc przykładowo smartfon, alkohol, Facebook, możesz poczuć stres, dyskomfort, strach, zawroty głowy. Jeżeli tak się stanie, to tym bardziej oznacz to mocniej, podkreśl jako szczególne i głębokie brudy, które usuniesz z łatwością i wolność od nich da Ci wiele życiowej energii oraz potężnej kreacji. Kluczem do genialności oczyszczania totalnego jest krok drugi, czyli sekcja druga. Pamiętaj, żeby przeczytać całego PDF-a. Sekcja druga zawiera remedia, które poszukasz, przygotujesz oraz wprowadzisz do swojego życia, zanim wyłączysz elementy z sekcji pierwszej. Idealnie, kiedy wprowadzisz pewną jakość oraz elitarność tych remediów poprzez takie atrakcyjne walory jak piękny termos, piękne pojemniki na żywność, fajna torba, butelka, sokowirówka, coś co jak wyciągniesz, to będziesz dumny z tego, że to jest moje, to jest moja nowa droga, to jest moja nowa jakość, nowe życie. Zaraz to się wszystko samo wyjaśni. Dodam tylko, że oczyszczony ty to piękno, duma, prostota i spokój. Idziemy tylko w tym kierunku, gdyż tam znajdziesz wolność i bezpieczeństwo. Przykładowo w sekcji pierwszej masz zapisane alkohol, piwo, czytanie postów na Facebook, słodycze, fast food, brak ruchu, horrory i propozycja do sekcji drugiej. Woda gazowana z limonką w tej pięknej butelce, którą kochasz. Kieszonkowa książeczka, coś fajnego, coś lekkiego. Patyczki z marchewki, owoce w pojemniku, sałatka. Dużo odpoczynku. Patrz, brak ruchu, a tutaj propozycja. Dużo odpoczynku po serii ćwiczeń lub długich spacerach. Komedie, rozmowy z fajnymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zaczniesz wprowadzać remedia i wypychać toksyny, wypychać wszystko, czego się chcesz pozbyć, będzie bardzo lekko. Ale to nie wszystko. Póki co, ogólnie oczyszczamy ciało, oczyszczamy środowisko dookoła nas i oczyszczamy myśli oraz język. Obserwuj to wszystko, doświadczaj to, notuj, pamiętaj samo. Pamiętaj odruchy samo, które prawdopodobnie już masz całkiem dobrze opanowane. Jeżeli nie, spokojnie, dojdziemy do tego wszystkiego. Co to oznacza oczyszczanie ciała? Wyobraź sobie, że odkurzasz w domu i jednocześnie chodzisz w zabłoconych butach. Nie ma to sensu, prawda? Są ludzie, którzy oczyszczają się na przykład z Roundupu, jednocześnie wcinają słodycze i piją alkohol. Wydaje się, że nie ma połączenia. Oj, jest. Jest wielkie przeciążenie, a jednocześnie dowalasz sobie. To są te zabłocone buty. Czy uważasz, że zajadanie się suplementami jest dobrym pomysłem? Być może na jakimś etapie. Rozwiniemy to w kolejnych opracowaniach. To jest bardzo ważne. Na razie relaks, ale zacznij myśleć o tym. Czy te zamienniki muszą być suplementem, czy nie mogą być czymś autentycznym? A gdyby tak zrobić, szerokie odgrzybianie, odrobaczanie, pozbyć się chemii w domu, na ubraniach, ograniczyć smog elektromagnetyczny przy pomocy bardzo prostych technik. Jak myślisz, czego możesz się spodziewać? Oczyszczasz myśli i prowadzisz obserwacje z procesu samo. A teraz dodaj do tego doświadczenia oczyszczanie totalne. Jak widzisz, przed tobą jest totalna przemiana. Pierwsze. Zatrzymujemy proces zanieczyszczania. Drugie, przeprowadzamy proces odgrzybianie, odrobaczanie, detoks. I trzecie, proces usuwania chemii oraz szkodliwych ubrań. Co to oznacza? Zatrzymujemy proces zanieczyszczania.
Przede wszystkim unikamy wszystkiego, co jest lub może być szkodliwe. Jeżeli zapoznałeś się z obserwacjami w procesie samo, to już masz dobry ogląd i precyzję w diagnozowaniu tego, co ci szkodzi, co się dzieje w twoim świecie. Stajesz się mistrzem i panem swojej przestrzeni, dlatego że widzisz, czujesz, słyszysz, zaczynasz rozumieć. Zanim zaczniesz eliminację czegokolwiek, warto zastanowić się, co wstawić na miejsce pustej przestrzeni. Powtarzam to, dlatego że to jest bardzo ważne. Odstawiasz słodycze, alkohol, kawę, pornografię, hazard czy jedzenie śmieciowe? Poszukaj zamienników i lub ulecz przyczynę nałogu. O wiele łatwiej jest zacząć od odkrywania zdrowych słodyczy, technik relaksacji i stymulacji, guajuse, napoje z ziół, grzybów oraz dziką żywność. Słyszałeś o dzikiej żywności, o takiej naturalnej, której nie klasyfikujemy jako żywność, mimo to, że jest zdrowotna, jest wspaniała, jest naturalna. Łatwo to znajdziesz, to jest pod ręką. Możesz wsypać sobie do torebki lub opakowania po ulubionych ciastkach i jeść coś żywego, prawdziwego, czystego. Coś, co znasz i sam dotykałeś. To jest piękny proces, to jest odrodzenie siebie na nowo. Przygotuj sobie zapas na tydzień przy dobrej muzyce i ciesz się tym przez wiele dni. Może masz dehydrator? Zobacz, co możesz zrobić. Lubisz piwo? Możesz przygotować sobie wspaniałe, goryczkowe napoje, zimne herbaty, kombuchę i tym podobne. Podobnie jest z jedzeniem. Lubisz hazard? Wspaniale! Postaw teraz na siebie i na swój progres. Jesteś koniem w gonitwie do wolności i do szczęścia. Niech ten hazard trwa przez całe twoje życie. Wygrasz, jesteś zwycięzcą, podniesiesz się i pójdziesz dalej. Nie wiesz, jak to będzie przebiegało z innymi, ale ty masz w sobie zwycięzcę i bohatera. Jeżeli potrzebujesz odrobinę ryzyka, stresu i niepewności, postaw wysoko poprzeczkę. Zrób zakład z partnerką, przyjacielem. Zawsze wygrasz, ale czasami będzie ciężko. Pornografia to jest niepewność, samotność, wstyd, napięcia. Stres, gdy pojawią się pierwsze sukcesy w samo i oczyszczaniu totalnym, kończy się niepewność. Kiedy zaczniesz rozmawiać z innymi o samej inicjacji aktu woli, być może jesteś już teraz członkiem Watahy, skończy się twoja samotność. W tym czasie nie ma miejsca na wstyd, gdyż pojawia się ekscytacja z tego, co się dzieje, co robisz. No ale co z seksem i z uwalnianiem napięcia seksualnego? Jeżeli będziesz cierpliwy, to dotrzemy do mu. Medytacja w uniesieniu. Jestem przekonany, że bardzo ci się to spodoba i podkręci twoją energię i potęgę. To niebawem. Róbmy wszystko krok po kroku. Nie spiesz się. Wszystko płynie. Odgrzybianie, odrobaczanie, detoks. Jest wiele metod, technik oraz głębokości procesów oczyszczania fizycznego. W osobnym opracowaniu znajdziesz kilka podpowiedzi i sugestii, ale każdy jest inny i ważne jest, aby korzystać z wyników obserwacji z procesu samo. Jeżeli masz jakieś preferencje, to warto iść przetartą ścieżką i rozwinąć spektrum oczyszczania na kolejne poziomy i wymiary. Omówimy wszystko z Watahą oraz Wiedźminem na naszych spotkaniach głosowych. Proces usuwania chemii oraz szkodliwych ubrań. Jak wiele jest poświęcanej uwagi diecie, konserwantom, pestycydom itd. Wiele się mówi o oczyszczaniu ciała, o narządach, suplementach i jednocześnie jest wielka cisza w stosunku do bardzo niebezpiecznych czynników, jakimi są chemiczne, syntetyczne komponenty na naszych ciałach. Możemy kupować czystą i naturalną żywność, a co z ubraniami, kosmetykami, środkami czystości? Przecież nieustannie jesteś osaczony toksynami, często przez 24 godziny na dobę. Później zastanawiasz się, dlaczego ta dieta nie działa, co z moim zdrowiem, przecież robię wszystko, co zalecają. Rozejrzyj się, dotknij, czy to środowisko jest naprawdę czyste, czy naprawdę jest optymalne. Tu nie chodzi, żeby zwariować. Podnoś swoje szanse prostymi krokami oczyszczania totalnego.
W tej części przygotujemy osobne opracowanie i propozycje, ale to i tak wymaga Twojej pracy oraz zaangażowania od początku do końca. Na szczęście jest to całkiem proste, gdyż w internecie jest wiele propozycji oraz alternatyw, które możesz przygotować samodzielnie w domu, bez specjalnego sprzętu, często sporo oszczędzając. Jest to pasjonująca zabawa, a nie dodatkowa praca. Zmieniamy wszystko. Zmieniamy na lepsze, na wolność. To jest tanie, to jest prawie za darmo, to jest lepsze. Jest to powód do dumy i ciekawy temat do rozmowy i pozyskania nowych, interesujących przyjaciół. Proces usuwania chemii oraz szkodliwych emiterów w domu, w pracy, w szkole, w otoczeniu, tam gdzie przebywasz. Kolejnym magicznym elementem oczyszczania totalnego jest oczyszczanie tego, co jest w Twojej przestrzeni życiowej, krok po kroku. Nie musisz zaraz robić remontu lub przeprowadzki, ale małymi krokami możesz zmienić otaczający Ciebie i Twoją rodzinę, i Twoich bliskich, i przyjaciół. Świat. I to jak na Ciebie wpływa. Nie ma granic. Czy wiesz, że zasilacz do laptopa, telefonu, telewizora, drukarki może bardzo emitować szkodliwe częstotliwości, nawet jeżeli urządzenie jest wyłączone? Zwyczajnie wypnij je z gniazdka, kiedy nie używasz urządzenia. Ja wiem, musisz się schylić, to jest gimnastyka. Ja wiem, musisz o tym pamiętać, to jest ćwiczenie pamięciowe. Ja wiem, trzeba pamiętać, żeby to włożyć z powrotem. Wspaniale, wzmacniamy ćwiczenie pamięciowe i robimy maleńką gimnastykę. To są same korzyści dla Ciebie. Usuwasz toksyny, wprowadzasz korzyści. Samo się dzieje. To wszystko dodatkowo zmartwi zbieraczy Twoich parametrów życiowych. Twoja aktywność, rozmowy, obraz urządzenia w pobliżu oraz emitery Twoich gości przekazują ogrom informacji o Tobie, o Twoich nawykach, lękach, fobiach, zboczeniach, kontaktach. Wypnij je natychmiast, kiedy przestaniesz używać. Nauczysz się tego łatwo, będziesz cieszyć się swoim życiem. Chemia domowa ma wspaniałe, czyste i proste do przygotowania odpowiedniki. Oszczędzasz zdrowie oraz sporo pracy, jeżeli poświęcisz odrobinę czasu na pozyskanie prostej i atrakcyjnej wiedzy, jak czyścić dom, ubrania, okna, naczynia, powietrze bez chemii i technologii. Soda, ocet, cytrynka, lemonka, różne rzeczy, jest to nieskończona ilość możliwości i do tego fajna zabawa, fajny nawyk i możesz zaimponować bliskim, znajomym, przyjaciołom. Czy hałas jest brudem? Głośna, agresywna muzyka lub gadaczka telewizyjna w tle jest brudem akustycznym, elektromagnetycznym oraz optycznym. To generuje stres i zmęczenie. Słuchaj, popatrz na ściany, jeżeli masz włączony telewizor. One pyłgają, mrugają, osaczają Ciebie. One coś Ci przekazują. Programy. I to nie Twoje, niekorzystne. To są programy korzystne dla programisty. Obawiam się, że nie jesteś programistą. Teraz staniesz się panem, bogiem, boginią w swojej przestrzeni i jedynym dopuszczonym programistą do Twojego środowiska. Możesz to zrobić. To wcale nie jest takie trudne. Krok po kroku. Oczyszczanie myśli oraz języka. To jest coś wielkiego i wspaniałego. Wcale tak nie brzmi, ale zobaczysz. Połączenie z całym oczyszczaniem totalnym zmieni Cię na wielkiego człowieka. Połączone samo stworzy z Ciebie mistrza. Połączone z aktem woli stworzy wielkiego kreatora. Twoje myśli determinują Twoje życie i niech będą to Twoje i piękne myśli. Dzięki samo rozpoznajesz toksyczne i wgrane myśli. Jeżeli je rozpoznasz, to już teraz przestań je zasilać. Przygotuję dla Ciebie filmik z technikami, jak to robić skutecznie, krok po kroku, nie spieszymy się. Pamiętaj, myśli równa się język, nawet jeżeli dobrze się kontrolujesz. To Twoja mowa jest naruszona i zabarwiona napięciem emocjonalnym, który tłamsisz. Jeżeli jesteś w gniewie i masz komuś powiedzieć kocham Cię, to nie brzmi tak, jakbyś
poczuł to w sobie, jakby to wyszło z Twojego wnętrza, z Twoich myśli, emocji, z doświadczeń, które teraz przywołałeś. Jesteś w tu i w teraz, poczułeś to coś pięknego. To słowo pięknie zabrzmi w czystce, w czystości. Oddychaj, bądź w tu i teraz. Dbajmy o higienę myśli i języka. Myśli, emocje, język to jest taki trójkąt zależności. I na szczęście, kiedy zaczynasz oczyszczać jedno, oczyszczasz pozostałe elementy. Pojawi się magia i piękno. Twoje piękno. Jest wiele do przekazania i omówienia w tej przestrzeni, co zostawimy na nasze spotkania z Watahą i Wiedźminami. Sporo dowiesz się z filmów oraz książki. Cierpliwości. Krok po kroku wszystko płynie. Ty jesteś powodem mojej pracy. Świat, w którym żyjemy, jest wspaniały i doskonały. Ten świat potrzebuje ludzi, którzy rozumieją swoją potęgę oraz boskość. Tylko świadomi ludzie mogą przywrócić wielkość i człowieczeństwo oraz absolutne piękno naszej Matki Ziemi. Wolny Ty stajesz się przykładem oraz inspiracją. Stajesz się mistrzem dla dzieci i nadzieją dla starców. Wolny Ty to wielki kreator, przepełniony zrozumieniem i współczuciem. Twoja postawa powoduje, że pragnę się dzielić moją wiedzą oraz doświadczeniem. Jestem w drodze i wiele eksperymentuję na sobie, aby przekazać Ci wiedzę, a nie puste słowa. Ocean serdeczności za wspieranie mojej pracy. Cześć.